Witamy grupę pierwszą. Mamy pieniądz przyszłości. Jak według Was będzie wyglądał ten pieniądz przyszłości? My mamy telefon komórkowy połączony z mini komputerem i to ma stałe łącze do wszystkich sklepów. Jest korzystny i stylowy. Mamy dla was też informacje. Załóżcie sobie konto w Lady Lulu Banku, a dostaniecie szminkę dodatkowo za darmo. To raczej dla kobiet. A drugi pomysł? Karta, którą nosi się na szyi. I też mamy informację, załóż konto w dobrym banku, a twoje wydatki się zmniejszą, a konto się powiększy, oraz załóż sobie konto, a ciastka dostaniesz za darmo. I trzeba tą kartę tutaj włożyć, tak przeciągnąć. No i to wszystko. A jak będzie wyglądała wizyta w sklepie, jak będziecie chodzili właśnie z takimi pieniędzmi? Jak to będzie wyglądało według Was? Ludzie będą mieli to raczej takie mniejsze, a to można na szyi, można schować do kieszeni, do portfela. A tutaj wysyłamy jakiegoś SMS-a pewnie, tak? Do banku czy gdzieś i płacimy. Tak, jest też wysyłane że od sklepów, że na przykład jest 100 zł do zapłaty za na przykład buty. Aha, bardzo fajny pomysł, że pieniądz powinien być też stylowy, tak? Może tak to będzie właśnie wyglądało za 50 lat. Bardzo dziękujemy pierwszej grupie. Brawa. Jak według Was będzie wyglądał pieniądz za 50 lat? Naszym pieniądzem w przyszłości... Bardzo proszę o uwagę wszystkich, tak? Naszym pieniądzem w przyszłości będzie takie coś podobne do karty kredytowej, ale będzie prostsze w obsłudze, bo nie będzie trzeba wpisywać PIN-u i na takiej karcie będzie napisane imię i nazwisko właściciela, numer klienta i kod kreskowy. Jak będzie wyglądała wizyta w sklepie? Jak to będzie przebiegało? Będą takie czytniki i się będzie wsuwało kartę i wtedy będzie się zmniejszała ilość pieniędzy na koncie. Na koncie, tak? I będzie wyglądało. Bardzo fajnie. Naszym drugim pomysłem jest koło fortuny, nakręcamy kwotę, którą chcemy wypłacić. Aha, czyli to jest taki nowoczesny bankomat, którym podchodzimy, tak wkładamy może naszą kartę i wtedy nakręcamy tą kwotę i mamy pieniądze, albo też może podkładamy najpierw towary, tak, na linii i wtedy możemy zapłacić tą kartą. Bardzo fajne pomysły, bardzo dziękuję. Brawa dla drugiej grupy. Zapraszamy trzecią grupę. Jak będzie wyglądał pieniądz za 50 lat? Tu mamy taką jak w telefonie kartę microSD, tylko płatniczą. Każda karta taka płatnicza ma swoją wartość. Tu mamy 5000, a drugą mamy 100 zł. I w sklepie zostawiamy tą kartę, tak? Jak nie, rozumiem? Mamy przy sobie i taką małą wykładamy potem. Aha. Do terminalu. I wtedy się zmniejsza jakby ilość na koncie, na tej karcie pieniędzy, które... Tak. Tak? Bardzo ciekawy pomysł. Tak? A oprócz tego w każdym sklepie znajduje się najnowszej generacji czytnik linii papilarnych, gdzie się przykłada swój odcisk palca i odczytuje, ile mamy pieniędzy na koncie. I są karty płatnicze na kody, że przystawia się do takiego urządzenia specjalnego w sklepach, które się znajdują. Wciska się swój kod, który miało się zapisane na tej karcie i wychodzi po prostu kwota, którą mamy obecnie na koncie. Rozumiem. A czy nie boicie się, że to będzie takie za małe może trochę, że się może pogubić? Chyba nie. Można też to trzymać w telefonie, prawda? Tak. Mogą być takie specjalne miejsca na to. Bardzo fajny pomysł, bardzo dziękuję grupie trzeciej. Brawa dla grupy trzeciej. Grupa czwarta. Jak będzie wyglądał właśnie pieniądz przyszłości? Pieniądz przyszłości będzie wyglądał o tak. A co to jest? Co to jest dokładnie?
To jest specjalne urządzenie do płacenia rachunków oraz wypłacania pieniędzy, płacenia w sklepach. Jakiej wielkości to będzie? Bo taki to jeden będzie do jednego to wielkości komórki. Wielkości komórki dzisiaj, tak? Będzie miało dotykowy ekran, będzie miało, żeby wypłacić z tego jakąkolwiek kwotę, będzie trzeba podstawić oko pod skaner oka. Aha, skaner oka. Jest to zasilane bateriami słonecznymi, dlatego ten produkt ucieszy ekologów. Bardzo fajny pomysł. Jak będzie wyglądała wizyta w sklepie? Wizyta w sklepie będzie wyglądała tak, że będziemy podchodzić do kasy z produktami i będziemy łączyć się z kasą za pomocą łącza internetowego. I będziemy płacić. Automatycznie będzie pobierane, tak pewnie po zeskanowaniu oka. Żeby wpłacić na to pieniądze, trzeba iść tylko do banku i wpłacić. Aha, najpierw do banku. Dobrze. W takim razie bardzo dziękuję grupie czwartej. Bardzo fajny pomysł również, tak? Zapraszam grupę piątą. Nie, chwileczkę. Czy chcecie odpowiedzieć na pytanie, bo możecie się nie zgodzić. Tutaj mamy takie prawo. Mamy chętnego, żeby zadał wam pytanie. Osobę chętną. Chcecie? Tak. Dobrze, no to bardzo proszę. Pytanie takie, no bo to jest zasilane energią słoneczną, a jak ktoś będzie chciał za przykład pójść na zakupy w nocy? Bateria jest długotrwała. Właśnie, będzie po prostu akumulatorek, który będzie naładowany. Dobrze, bardzo dziękujemy. Zapraszamy kolejną grupę, grupę piątą. Pieniądz przyszłości, jak to będzie wyglądało? Więc to jest tak, to jest telefon zwykły. Tak. To jest bardzo wygodne, bo to jest tak. Są pieniądze i zamiast na konto banku za specjalnym kodem, jak tutaj jest, przesyłają się pieniądze z banku na telefon. Mhm. I nie trzeba nosić karty, ani nic takiego, tylko po prostu idzie się z telefonem do sklepu i tu jest dioda do kasy się chodzi i przez diodę przesyła się pieniądze do kasy. I jest to właśnie robione za pomocą promieni ultrafioletowych. Dodatkowo nasz telefon jest odporny na zniszczenia, poręczny i letki. Potrafi wypłacać każdą kwotę, chociaż taką podstawową walutą jest złoty, tylko że wpisujemy, że chcemy euro, i tam wpisujemy daną liczbę złotych i to nam wypłaca po prostu w euro. Jest również rozpoznawanie za użytkownika za pomocą odcisku palca przedstawionego na ekranie. Czyli jak chcemy zapłacić, to nie mamy pewności, że to ktoś inny jest, bo mógł widzieć, jak wpisujemy kod. To wtedy jest dodatkowe zabezpieczenie odcisk palca. My tam sobie wybieramy, który... teraz... Są różne kwoty. Grosze, złotówki. Dowolne kwoty, tak? Dowolne. Bardzo fajny. Proszę zauważcie, że bardzo fajny pomysł, bo i tak nosimy telefony komórkowe, tak? Więc to mogłoby tak wyglądać, bo bardzo mi się podoba, bardzo dziękuję. Jeszcze tu jest odporny na kradzieże. Odporny na kradzieże. A w jaki sposób odporny na kradzieże? No tak jak kolega mówił, że jest rozpoznawane przez odcisk palca. Odciski palca. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Brawo. Będzie też jeszcze potem dyskusja. A co jeśli bateria padnie? No powiem tak, że bateria jest długotrwała tak samo, ale wymyśliliśmy też takie urządzenie, które podłączamy w domu na przykład do gniazdka i to połącza się automatycznie z naszą komórką i ona się ładuje nawet wtedy, kiedy jest w użytku w odległości do 5 kilometrów. Bezprzewodowa ładowarka, tak? Bardzo dziękujemy za tą prezentację i odpowiedzi. Zapraszam grupę szóstą. Brawa, oczywiście brawa. Grupa szósta ma też jakiś bardzo innowacyjny pomysł. Co to jest? Łańcuszek płatniczy. Dzięki chipowi umieszczonemu w łańcuszku płatniczym przechodzą przez kasę, płaci się automatycznie sprzedawcy. Nie musimy zapamiętywać PIN-ów, możemy ustalić własny wzór łańcuszka, jest niezrywalny, dzięki czemu nikt go nie może ukraść.
jest lekki, z tyłu ma specjalne zabezpieczenie, które nie pozwala na zerwanie. Jest krótki, żeby nie można było go zdjąć przez głowę. Z tyłu ma jeszcze tą igłę, wbija w szyję i to pobiera DNA i wtedy wiadomo, że to jest ta osoba i można wypłacać pieniądze. Trochę jak w Matrixie, prawda? Też mamy tutaj taką sytuację. Też mi się ten pomysł bardzo podoba. Znaczy trochę bym się pewnie obawiał o swoją głowę, tak? Bo jeżeli się go nie da zdjąć, to nie wiem, czy ktoś nie chciałby go zdjąć razem z moją głową. Ale bardzo mi się podoba ten pomysł i myślę, że do niego jeszcze też wrócimy w trakcie podsumowania dyskusji. Czy jest pytanie? Tak? Bez mikrofonu bardzo proszę, żeby też nie prosić. Jakiego kalibru jest ta igła? Jakiego kalibru będzie ta igła? Będzie cienka, żeby nie bardzo żeby nie bolało. Dobrze, bardzo dziękujemy grupie. Grupa siódma. Zapraszamy grupę siódmą. Naszym urządzeniem jest czytnik linii papilarnych. Czytnik linii papilarnych będzie znajdować się w każdym sklepie. Pieniądze są bezpiecznie w każdym banku. Polega to na tym, że czytnik rozpoznaje palce, odnajduje konto bankowe i przesyła odpowiednią kwotę do sklepu, w którym robi zakupy klient. Czyli nic nie trzeba w ogóle nosić, tak? Tylko się podchodzi i się dotyka palcem. Tak, jakiegoś czytnika. Pod koniec właśnie się przykłada palec do tego czytnika, on właśnie odnajduje go i można zapłacić w ten sposób. Ale oczywiście muszą również dzieci sobie coś kupić, na przykład w szkole, dlatego dzieci również mają swoje mini konta, na których mają zalogowane jakby swoje kieszonkowe. Mhm. Czyli każdy ma takie... Zobaczcie, tu jest też bardzo fajny pomysł, bo zupełnie nie trzeba niczego nosić, tak? Gdyby dzieci były podporządkowane rodzicom i miały płacić z pieniędzy rodziców, to mogłyby za dużo wydać. Tak, czyli też muszą mieć swoje osobne konta. Bardzo fajny pomysł. Dziękujemy kolejnej grupie. Ale jeśli chodzi o styl, to trzeba dbać o paznokcie. Trzeba dbać o paznokcie, żeby były stylowe pieniądze. Dobrze, bardzo dziękuję. Bijemy brawo dla grupy siódmej. Będziemy dyskutować jeszcze te wszystkie pomysły. Tak? Dobrze, jak będzie wyglądał ten pieniądz według waszej grupy? Nasz pieniądz w przyszłości to Euromoney. Mamy 3 dostępne modele i one wyglądają trochę jak karta kredytowa i mają bardzo dużo zalet. Są bardzo trwałe, bo nie da się ich zniszczyć. Są wykonane z niepalącego się materiału, są wodoodporne. Najważniejsze jest dla nas też, że są ekologiczne, ponieważ gdy zniszczy nam się taka karta, możemy ją wymienić na nową, która jest odzyskiwana z takich też kart. Nie da się ich podrobić. Mają tutaj taki czytnik na linie papilarne. Można je łatwo dostać prawie w każdym miejscu. Mają unikatowy wzór. Są też wygodne w użyciu. Zajmują mało miejsca. Można je używać w bankomacie. I można, najważniejsze, że można ich używać w każdym kraju, bo są euro. Mhm. Dobrze. I jeszcze są lekkie. A jak będzie wyglądała wizyta w sklepie z takimi pieniędzmi? Wymyśliliśmy również, że będzie taki specjalny czytnik do tych pieniędzy. Specjalny czytnik, który będzie pasował do tych kart. Bardzo dziękujemy grupie ósmej. Zapraszamy, będziemy dyskutować, zapraszamy grupę dziewiątą. Bardzo proszę, na czym polega wasz pieniądz? Nasz pieniądz w przyszłości to jest Triumenta. To jest taka karta płatnicza, która działa na zasadzie zwykłych kart, ale no, ma takie specjalne funkcje. I ona ma tutaj dane osobowe, takie na ekranie wyświetlane. Z zewnątrz widać, jaka jest kwota i codziennie 10 zł się wpłaca. Mamy też dobre zabezpieczenia. Tu mamy skaner linii papilarnych.
Karta ma też dodatkowe zabezpieczenie, reaguje tylko na głos właściciela, który może sobie ustalić jakieś hasło i wymawiać je za każdym razem, kiedy chce użyć triomenty. Mamy też własne banki, w których można wymienić trio na menty oraz złotówki na trio. Mamy też taką walutę, że tak powiem, no inną, trio. Jedno trio to się równa 10 zł, jedna menta to jest 1 zł, a jedno trio to 10 ment. Czyli jest cały system, tak? A jakiej wielkości będzie ta karta? 5 cm. 5 cm, znaczy, żeby też niełatwo, żeby łatwo można było ją potem odnaleźć. Bardzo fajny pomysł. Również. Można też kupić specjalne opakowania na triomentę. A wizyta w sklepie jak będzie wyglądała? Znaczy mieliśmy taki pomysł, że jakby rzeczywiście wprowadzono taką triomentę, to do każdego sklepu w Polsce przynajmniej można by było taki darmowy, czy znaczy no taki, jak są takie na kartę kredytową, tak? Czytniki na triomentę. No i tak by się robiło zakupy jak zwykłą kartą. Rozumiem. Dobrze, bardzo fajny pomysł również. Dziękujemy grupie 9. Grupa 10 bardzo strzegła swojego pomysłu. Proszę bardzo, teraz mają okazję go ujawnić i zaprezentować. Naszymi pieniądzami przyszłości są eurogąbki. No, to jest nasza waluta. I jedna eurogąbka jest warta 2 polskich złotych. To są cechy eurogąbki, zapłata SMS-em bez korzystania z internetu, pieniądz jako wartość cyfrowa, odciski palców jako zabezpieczenie do swoich kont bankowych, telekonferencja z ekspedientką, ekspedientem, e-mail, pieniądz w pamięci podręcznej, kasa przez wejście USB. Czyli jak będzie wyglądała taka wizyta w sklepie? Czy w ogóle będziemy chodzić do sklepu? No, przychodzi się do sklepu, daje się sprzedawczyni palca, ona bierze i jest łączenie telepatyczne. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale jest to jakiś pomysł. Także również bardzo dziękujemy grupie 10. Bijemy brawa. Słuchajcie. Jak myślicie, które z tych pomysłów, bo pomysłów jest wiele tutaj, które są najbardziej praktyczne i które mają jakby największe szanse na... A. Myślę, że zrozumiałem. Bardzo proszę o spokój. Zrozumiałem, każdy jest przekonany bardzo dobrze, że obstajecie za swoimi pomysłami. Bardzo, bardzo ważna cecha, żeby umieć ich bronić. Słuchajcie, ja chciałbym krótko podsumować tę wizję przyszłości. Chciałbym wam zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które jakby teraz się rozwijają, jeżeli chodzi o te pieniądze. Prawdopodobnie ten pieniądz w przyszłości będzie miał postać cyfrową, co w zasadzie wszyscy tutaj uwzględnili. Czyli będziemy mieli do czynienia z pieniądzem, który jest gdzieś na kontach bankowych i w ogóle nie będziemy mieli już do czynienia z monetami papierkowymi pieniędzmi. I bardzo, bardzo tutaj mocnym wątkiem jest ta biometria, czyli te wszystkie rozpoznawanie linii papilarnych, oczu. Bardzo możliwe, że w przyszłości właśnie w ten sposób będziemy płacili, czyli będziemy przykładać palec bądź właśnie oko do odpowiedniego czytnika. Chciałbym wam bardzo podziękować za to spotkanie, więc było mi bardzo miło z wami pracować i bardzo wam wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję kiedyś do was przyjechać i się z wami spotkać.